Dzień dobry, moi drodzy, unboxing szybki szczoteczek. Nie będziemy ich testować, chociaż kto wie. Szczoteczki Xiaomi, pierwsza moja w życiu szczoteczka poza manualną, czyli elektryczna, to jest szczoteczka soniczna. Ona się nazywa, bo to jest właśnie od Xiaomi, taki podfirma, która się nazywa O-Clean. I to jest wariant dla Patrycji różowy, a to jest wariant niebieski dla mnie. One jeszcze dodatkowo były w zestawie takim, troszkę trzeba było dopłacić i wtedy za dodatkowe 20-30 zł ma się dodatkowe końcówki. I teraz tak, ona się oryginalnie nazywa tak: O-Clean Smart Sonic Electric Toothbrush i to jest dodatkowo model Pro. O-Clean X Pro. Czym się różni Pro od tego podstawowego? Tym, że ma tutaj wyświetlacz, taki mały wyświetlacz LCD, na którym są podstawowe informacje, które normalnie bez tego wyświetlacza dostajecie też na aplikacji dołączonej do waszego smartfona. Czyli taką aplikację sobie ściągniemy i będziemy robić. Dobra, tej nie będę otwierał, bo jest różowa i to jest od Patrycji. Także niech sobie otworzy później. A ja tylko sobie ją szybciutko otworzę, tą moją. I jeszcze się troszkę bałem, bo jak zamawiałem, to tutaj na dole jest coś takiego. Good Design napisane. Takie logo. I mówię, ej, to w końcu jest to od Xiaomi? Czy to jest jakiś Good Design? A to się okazuje, że ten Good Design to jest w ogóle jakaś nagroda, tak jak są nagrody, jakieś Oscary, tak? Tak samo ten Good Design niby to jest jakaś tam nagroda, więc nie wiedziałem. Dobra, tutaj mamy ten bajer, tutaj mamy szczoteczkę. Może od razu zacznijmy od tego, że pokażę, co w tym małym pudełeczku jest. Czyli w tym małym pudełeczku powinny być końcówki. Jak wiecie, szczoteczka czasami nie jest największym wydatkiem, tylko te potem dodatki, tak? Końcówki. Czyli tutaj końcóweczki są dwie i faktycznie jest jedna oraz druga. Końcówki jak końcówki. Wkładamy je na razie i prawdopodobnie za jakiś czas będziemy je wymieniać. Jeszcze nie wiem, ile dokładnie myć będzie to wymagało i tak dalej. Dobra, moi drodzy, pudełko. Pudełko fajne, typowe od Xiaomi, tak? Czyli takie matowe. Białe, matowe. A, w ogóle to jak książka wygląda. Hello. To jak w ogóle książka. Czy jak w ogóle coś jest nie tak z oświetleniem. Czyli ja może po prostu ściemnię, to będziecie widzieć więcej, bo tu jest coś nie tak z oświetleniem. Ja może zrobię po prostu... O! Może zrobię na potrzeby tego nagrania coś takiego. Będziecie mieli trochę ciemniej, ale tak. Tak to wygląda. I proszę bardzo, w środku jest szczoteczka. O dziwo! Tadam! Szczoteczkę na razie sobie położymy. Zobaczymy, co jeszcze. No i właśnie. W zestawie oprócz szczoteczki powinien być i jest taki oto stojak. Właśnie, ja może tutaj troszeczkę pomanipuluję tym oświetleniem. Momencik. No, więc taki oto stojak i ten stojak jest też stacją, która ładuje. Czyli z tyłu mamy wejście w tym stojaku na kabel USB zakończony mini USB-kiem. Tutaj mamy takie wejścia, które to są styki. I te styki pasują w tej szczoteczce, tu jest miedziana podstawa, tak? Czyli albo możemy w ten sposób to trzymać i ładować, albo jeszcze widziałem taką opcję, że tutaj jest to wszystko namagnesowane, więc jeżeli odkleimy tutaj tą dwustronną taśmę i możemy to przykleić do płytki kafelkowej albo lustra, to jeszcze jest możliwość taka trzymania, ale wtedy chyba się nie ładuje, bo nie mamy tutaj indukcyjnego ładowania. Natomiast jest to prawdopodobnie tylko kwestia tego, żeby to trzymać. Chociaż może się to... No raczej wątpię. Ale wtedy to się po prostu trzyma, tak. I co teraz jeszcze chciałem powiedzieć, moi drodzy? Sprawdzimy niżej, co tutaj jeszcze w tym opakowaniu. A, w tym opakowaniu jeszcze mamy kabel dołączony do zestawu. Jest to kabel typowy od Xiaomi. Do każdego urządzenia Xiaomi jest praktycznie taki sam. Bo jak kupowałem, jak dostałem telefon, to był identyczny. Identycznie wyglądał. Czyli płaski, tak? Przewód płaski. USB z jednej i z drugiej mini USB albo USB typu C, jak ktoś inny. Więc to o długości prawdopodobnie... Ile to jest? Metr? Ile to będzie metr? To będzie metr chyba, co?
No, więc taki kabelek. I nie ma oczywiście końcówki, więc jakąś końcóweczkę, na przykład taką, trzeba będzie sobie załatwić i będzie trzeba sobie cyk-cyk. Dobra, i teraz tak. Całe te pudełko nie obchodzi nas. Wywalamy, tak? I teraz musimy uruchomić w końcu szczoteczkę. Jak ją uruchomić po raz pierwszy? Obserwujemy, co tu się dzieje na tej szczoteczce. Nie widzimy przycisku. Na środku jest jeden przycisk. Może tak, ściągnę tutaj folię, bo mamy folię, która zabezpiecza ekran i przez nią nic praktycznie, coś tam brzdękło. Nic przez nią praktycznie nie widzę. Daj pudełko dla kota. Ono jest za małe. Powiem wam, że jest bardzo, bardzo ciężka sprawa ze ściąganiem. Tak, jeszcze przyklejonej naklejki nie spotkałem w sprzęcie elektronicznym, ale ściągamy ją. I jak widzicie, jest jakaś już pierwsza informacja po włączeniu. Przede wszystkim jest on dotykowy, ten ekran. I zmienimy sobie, w ogóle to jest gadżet, tak, gamerski. Zmienimy sobie na... Język inny. Clean white message. Czy mogę SMS-y wysyłać tą szczoteczką? Tu mamy jakieś takie rzeczy. Dobra, button confirm. I teraz uwaga. Cisnąłem. Dobra, tryb. I teraz co zostaje nam? Pozostaje nam jeszcze. A masaż, nie message. Tu jest masaż. Jezus Maria. Dobra. Słyszycie to? Następują drgania teraz i ona. Dobra, ja to zatrzymałem. I teraz cała zabawa polega na tym, że ja nie jestem znawcą, mogę się mylić, może ktoś używa, że szczoteczka soniczna różni się od szczoteczki elektrycznej rotacyjnej, czyli z tą taką okrągłą główką, która się tak kręci wokół, tym, że tym się praktycznie w ogóle nie rusza, tylko bierze się chyba pastę, tak? Wody trochę. Przystawia się do zęba i trzyma się delikatnie gdzieś tam przesuwając, żeby po prostu pod wpływem drgań woda razem z tą pastą i tak dalej sama się poruszała i gdzieś tam czyściła te zęby. Czy taka jest prawda? Możecie mi powiedzieć. Będę to testował oczywiście i zęba plombuje, ta. Więc będziemy sprawdzać, gdzie jest świnka z miniaturki. A była przed chwilą karmiona, była przed chwilą. Elektryczna obrowada też się nie rusza. No niby tak, ale widzieliśmy wczoraj taki film, gdzie chłop po prostu robił recenzję tej szczoteczki i robił recenzję, pokazując, że tak nią, tak, dosłownie tak, włączoną myje zęby, tak. No to generalnie już samo w sobie, już źle wykonał choćby czyszczenie, a co dopiero... A jak wygląda, jak główkę ściągniesz? No właśnie, i teraz tak. Główkę się ściąga jakoś przekręcając, prawdopodobnie. Ty, wiecie co? Nie chcę zepsuć tego. Więc próbuję to przekręcić, ale się nie da. I muszę sprawdzić, jak się ściąga tą główkę później, tak? Natomiast jeśli chodzi o to, mamy tutaj informację, że jest. A właśnie, bo to z apką trzeba jakoś połączyć, nie? Więc ja też będę musiał prawdopodobnie. A, jeszcze tutaj mamy tak, że nie tylko na aplikacji, tylko możecie sobie zobaczyć, zaprogramować, że tak powiem, wasze uzębienie. Słuchajcie. Jest bardzo ciężko złapać fokus, bo tutaj jest brak światła. No, jest, ale widzieliście, że jest uzębienie, tak? I to uzębienie, moi drodzy, musicie, musicie sobie tam, że tak powiem, o, ogarnąć i to wtedy wam pomaga generalnie na tej aplikacji. Czy wszystkie zęby żeście przejechali, ile czasu żeście poświęcili na mycie. Jest to o tyle dobre, bo ja na przykład należę do osób, które zawsze bardzo szybko myły zęby i niestety niedokładnie. I muszę wam powiedzieć tak.
Czy można kupić taką szczoteczkę? A, bo może o cenie powiem. Więc szczoteczka soniczna, ta, czyli Xiaomi Oclean Pro X z tym ekranem, razem z dwoma takimi dodatkowymi końcówkami, kosztuje 239 zł w sklepie w internecie. Bez tego kosztuje chyba 199 zł. Natomiast wersja bez ekranu kosztuje 120 zł. I można tą wersję bez ekranu kupić, wtedy ona jest po prostu cała jednokolorowa i aplikacją macie wszystkie te ważne rzeczy bez ekranu. Po prostu aplikacją na telefonie sobie sterujecie. Natomiast to jest gadżet, tak? To jest gadżet, że jakbyście nie mieli połączone z apką, szybki dostęp, podgląd i tak dalej. I z doświadczenia wiem, bo mam kontakt z pewną osobą, która bardzo lubi gadżety i której bardzo pomagają gadżety, że jeżeli ktoś jest bardzo, na przykład tak jak ja, niecierpliwy, nie lubię na przykład za bardzo dokładnie myć tych zębów, robię to na odpierdziel, tak? To takie gadżety na przykład mogą pomóc. Jak ktoś jest dorosły, jak ktoś jest ogarnięty, nie potrzebuje gadżetów, super. Ale jeżeli ktoś jest takim trochę... Wiecie, to jest tak jak z dziećmi, jak jest dziecko niejadek. To się kombinuje, nie? Żeby zjadł, żeby to było atrakcyjne. Więc troszeczkę tak jest z tymi gadżetami, że jak ktoś nie potrafi dopilnować tych obowiązków w 100% i robi to na odpierdziel, to takie gadżety na pewno gdzieś tam mu pomogą, bo się bardziej będzie tym jarał, bardziej będzie się przykładał, będzie zwracał uwagę na to. I ja jestem jak najbardziej za tym, w sensie, jeżeli to ma tylko pomóc, to całkiem spoko, nie? No wiadomo, że kwestia tego, że trzeba tych kilka dych więcej zapłacić, ale jeżeli takie gadżety w jakiś sposób mają przekonać i zachęcić do tego, żeby ktoś bardziej dbał, to ja jestem jak najbardziej za tym, ale bez przesady. Aby żeby nie przesadzać. Dobra, słuchajcie, co ja robię teraz? Ja zrobię tak, ja sobie tą szczoteczkę, bo ona jest naładowana, ale ja ją naładuję, słuchajcie, za niedługo na full. Dzisiaj nastąpi pierwsze mycie i po pierwszym myciu dam wam znać, jak szczoteczka sobie radzi. Hello. Natomiast to takie pierwsze, że tak powiem, wstępne informacje. Albo nie, czekajcie. Zrobiłbym nawet pierwsze mycie. Czekajcie. Od innych? Tu muszę się dowiedzieć, jak się myje zęby z szczoteczką. Dobra, no. Szczoteczka soniczna wykonuje ruchy drgające. No drga, no. Mów szybciej. Mimo, że jest taka cicha i wykonuje niewielkie ruchy, jest... Jezu! Ja zasnę, zanim ty mi wytłumaczysz. Dobra, ja już się wszystkiego dowiedziałem. Ja już chyba wiem, jak się czyści te zęby, słuchajcie. Zrobię to tutaj, bo jestem patologiczny i nikt... Nie ma ani jednego filmu na YouTubie, gdzie ktoś poprawnie pokazuje z użyciem szczoteczki i z użyciem pasty do zębów. Wszyscy to pokazują na zasadzie jakiegoś, nie wiem, animacji jakiejś albo na sucho. Kurde, o co chodzi? O co chodzi z tymi ludźmi? Dobra, co trzeba zrobić? Niektórzy mówią, że do buzi się daje trochę pasty, albo niektórzy dają tutaj. Przede wszystkim musimy chyba... Właśnie, kurde, tam nie jest nic powiedziane. Czy ja muszę nabrać wody? No, mamy trochę pasty. Nakładasz trochę pasty, trochę polewasz wodą. No to teraz moczę to w wodzie. Przykładam i uwaga. Uwaga, czekajcie. Znaczy dźwięk. Czekajcie, bo zrobię dźwięk. Moment, żebyście słyszeli. Uwaga, kamera. Akcja. Po 3 sekundy. O! Aha. Idzie. O kurde. No idzie. Żałe? No?
O! Czekajcie, bo... Za mocno. O. Ale to jest ohydne. Jak można takie rzeczy pokazywać? Normalne życiowe rzeczy. Fuj. Pokazał, że się opluł. Dobra, i teraz tak, słuchajcie. Co ja mogę wam powiedzieć? Efekt czyszczenia wyskoczył mi 76%. Ogólnie jest beka, bo tu są jakieś statystyki, tak? Jest nacisk, jest pokrycie, jest efekt i tak dalej. Tak, nie wiem co to znaczy, bo aplikacja wykryła mi, że niby umyłem... No, nie umie tego ogarnąć, bo patrzcie, jak jest namalowane. Bambole, no! Jest tak, że jakąś jedną część tylko umyłem, a może ja miałem patrzeć na aplikację, że on mi każe z tej strony myć? Sam już nie wiem, więc generalnie ta aplikacja to jest wszystko ciul, jak sami nie będziemy robić. Ale jeszcze jest coś takiego, że tutaj ktoś wysłał filmik. Momencik. Tu. Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj dla was kolejny filmik dotyczący profilaktyki i higieny ustnej. Poka. Dzisiaj pokażę wam, jak myć zęby szczoteczką soniczną. No poka. Mycie tą szczotką różni się od mycia szczoteczkami manualnymi. Dobrze. Szczoteczkę soniczną przykładamy pod kątem 45 stopni do powierzchni zębów i wiązeł. To... Okay, no. Nie musicie już tutaj wykonywać żadnych dodatkowych ruchów, ponieważ szczoteczka soniczna już wytwarza taki ruch wymiatający, taki jaki wam pokazywałem w przypadku szczoteczki manualnej. Przykładacie szczoteczkę soniczną pod kątem 45 stopni. Aha. I przesuwacie ją wzdłuż łuku zębowego, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No tak robiłem mniej więcej, no tylko nie tak, no, bardziej na zęby nakierowałem, no. Wewnętrznych, również zachowując ten kąt 45 stopni. No od wewnątrz jeszcze muszę, bo na razie od zewnątrz zrobiłem tylko. Następnie przechodzicie do powierzchni żującej, wykonujecie tutaj ruch taki przednio-tylny, taki jaki pokazywałem wam w przypadku szczoteczki manualnej. No. A na koniec zostawiacie sobie tutaj powierzchnie wewnętrzne przy zębach siecznych i tutaj wykonujecie taki delikatny ruch. Na pewno tak włożę tam szczoteczkę, chyba się udławię. Kiedy myjecie zęby, złamie chyba szczękę. Musicie pamiętać o tym, aby nie przyciskać szczoteczki zbyt mocno tutaj do powierzchni zębów i dziąseł, ponieważ może dojść do podrażnienia dziąseł. Mhm. Pokażę wam teraz, jak szczoteczka soniczna zachowuje się w jamie ustnej. Kiedy włożycie ją do buzi, wytwarza ona takie mikrobąbelki, które poruszają płytkę z przestrzeni międzyzębowych, dzięki czemu samo włosie szczotki może w dużo większym stopniu zredukować płytkę w waszej jamie ustnej. Ten efekt nazywa się efektem kawitacji, czyli przenoszeniem drgań przez wodę. Kurde, ale kolejny, który nic nie powiedział. Jezu, niech ktoś zrobi w końcu normalny poradnik, na przykład... Trzeba zmoczyć szczoteczkę, na to nałożyć trochę pasty, niedużo. Teraz tak. No nikt, no. No i dlatego, moi drodzy, skąd ludzie mają wiedzieć o takich rzeczach, nie? Ja się pytam. Dobra, moi drodzy, to doszło do tak zwanego testu, właśnie, a propos. Faktycznie, bąbelki się robią. Chce ktoś gazowaną wodę? O. Ale drgania.
Ale drgania, moi drodzy, poszły. Dobra, słuchajcie, to co? To ja będę sobie się mył. Znaczy się mył. Ja sobie będę mył. Jak za jakiś czas wam dam znać tutaj, czy to było spoko, czy to nie było spoko. Zobaczymy.